telewizji satelitarnej. Nie no, patrz jak dużo kibiców będzie. Na razie nie ma kibiców. Jak się zaprezentuje Stomil Olsztyn? Czy to będzie drużyna, która rzeczywiście hartowała swój charakter w polskich warunkach, bo przecież Stomil nigdzie nie wyjechał, tylko i wyłącznie przygotowywał się w Polsce, w takich bym powiedział dość twardych warunkach, no ale w takich warunkach czasami właśnie buduje się charakter zespołu. Kamil Kiereś powiedział przede wszystkim, skupiamy się na tym, żeby dobrze rozpocząć, żeby przede wszystkim dobrze wejść w tą rundę, wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji, nie ma co się oglądać na tabelę, tylko trzeba zbierać punkty. Pierwszy słupek, czy gdzieś jednak dalej rzuci tą piłkę, tym razem kapitan Podbeskidzia. Znalazł się tutaj Grek w tej sytuacji. Bogaidis. Rzut karny. Ale za co? Tak szczerze powiedziawszy, prawdopodobnie chodzi o zagranie ręką, ale to by była tragedia dla Olsztynian, a wielkie szczęście dla Podbeskidzia. Oczywiście rzut karny trzeba jeszcze wykorzystać. Tu też był Wałbrzych. Za krótko dośrodkowana piłka, ale udało się oddać strzał, no i... Teraz z kolei reklamują piłkarzy Stomilu zagranie ręką. Wręcz napadli teraz na arbitra, no powiem tak, chciałbym zobaczyć powtórkę. Pan Jarzębak zakończył to spotkanie. Jest dośrodkowanie Ramireza. No jest ręka. No, to jest bardziej... To jest ręka. Ma rozłożone ręce Modelski, trafia piłka go w rękę, to jest... Thank you.
No ewidentnie mu po ręce poszło. Bliżej, lepiej widział. I nie podyktował. I zobacz, tutaj jak stał ustawiony i tutaj nie widział.